Get ready! Neverwinter Nights, oprócz omawianych w poprzednich podróżach po Faerunie dodatków, otrzymał też wiele oficjalnych przygód wydawanych jako moduły premiowe. Były to zarówno fanowskie prace docenione przez twórców, jak i profesjonalne moduły tworzone przez inne studia. Dzisiaj przyjrzymy się właśnie im. Pierwszym modułem płatnym było Witch's Wake. Historia przeznaczona była dla pierwszopoziomowej postaci. Ta budziła się na polu przegranej przez jej armię bitwy z tajemniczym zadaniem spotkania się z wiedźmą, która powinna rzucić więcej światła na jej przeznaczenie. Akcja modułu była umiejscowiona poza Faerunem i planowo składała się z kilku części, a podejmowane wybory miały przekładać się na wydarzenia w przyszłych przygodach. Jednak skończyło się na opublikowaniu jednego rozdziału. Kolejny moduł, dostępny do zakupu, nosił nazwę Shadowguard. Opowiadał on o młodym obywatelu Imperium, którym po ukończeniu nauki zainteresowała się tytułowa organizacja Strażników Cienia, dbająca o bezpieczeństwo państwa. Zabawę rozpoczynało się od trzeciego poziomu doświadczenia, a ciekawym rozwiązaniem był fakt, że w trakcie przerwy bohaterowie musieli jeść. Dlatego niezbędne było posiadanie w ekwipunku racji żywnościowych. Tak samo jak poprzedni moduł, Shadowguard umiejscowione było w oryginalnym settingu i planowano kontynuować historię, jednak sequel anulowano. W Kingmaker trafimy do obleganej twierdzy. Nieszczęśliwie stary dowódca umiera, a jego następca zrzeka się sukcesji. W ten sposób my mamy szansę zostać nowym przywódcą i aby to zrobić, musimy przekonać mistrzów do oddania na nas głosu w wyborach. Na koniec spotkamy się na polu bitwy z przywódcą wrogiej armii. Ciekawostką tego modułu jest broń, której typ możemy wybrać sami i która wzmacnia się wraz z wbijaniem nowych poziomów bohatera. Ten moduł, jak i Witch's Wake oraz Shadowguard, wchodzą w skład kompilacji Kingmaker, które można było dokupić osobno. Paczka tych modułów premiowych jest też częścią diamentowej edycji Neverwinter Nights. Kolejne moduły były wydawane wyłącznie w formie cyfrowej do pobrania po zakupie. Jednym z nich było Pirates of the Sword Coast, gdzie jak nazwa wskazuje, mogliśmy zasmakować pirackiego życia. Na pokładzie północnej róży przybywaliśmy do Neverwinter, by następnie podróżować przez morza i zwiedzać nowe, w tym tropikalne lokacje. Zabawę zaczynamy na piątym poziomie i będziemy mieli niejedną okazję poszukać ukrytych skarbów, którym nieraz towarzyszą zagadki. Do podgórza wrócimy w Infinite Dungeons. To moduł przeznaczony dla typowo awanturniczej przygody. Fabuły jest tu minimum, a rozgrywka skupia się na przymierzaniu losowo generowanych lochów, o różnych typach terenu i przebijaniu się przez wrogów. Dużym plusem jest skalowanie przeciwników do poziomu postaci. Dlatego śmiało w ten moduł można zagrać pierwszolevelowym bohaterem, jak i takim, który osiągnął najwyższy poziom. Wyvern Crown of Cormyr pozwala posmakować życia rycerza. Zaczynamy jako pracownik farmy, która zostaje zaatakowana, a nasza rodzina zamordowana. Aby się zemścić, bohater dołącza do turnieju rycerskiego, gdzie czeka na niego kilka konkurencji do rywalizacji z innymi. Wraz z premierą modułu pojawił się patch do gry dodający umiejętności oraz nową klasę prestiżową – rycerza purpurowego smoka. Dzięki nim można było patatajać na koniu. To był ostatni oficjalny moduł premiowy do Neverwinter Nights. Choć w produkcji były inne moduły, takie jak na przykład Darkness Over Daggerford, które przygotowywali byli pracownicy BioWare pracujący przy drugiej części Baldur's Gate. Nowa przygoda została anulowana wraz z zakończeniem programu modułów premiowych, a mod udostępnili za darmo sami twórcy. Spieniężyć go mogli dopiero przy okazji wydania Enhanced Edition Neverwinter Nights, bo Beamdog postanowiło wydać kilka nowych modułów w formie DLC. Darkness Over Daggerford skupione było wokół tytułowego miasta leżącego blisko Waterdeep i Wrót Baldura. Duke miasta w podejrzanych okolicznościach zginął podczas polowania, a my zostajemy wplątani w śledztwo w tej sprawie. Oprócz tego musimy odnaleźć porwaną na początku historii naszą przyjaciółkę. W dialogach usłyszymy nawiązania do wydarzeń z pierwszego Baldur's Gate. Pojawia się też interaktywna mapa świata,
na wzór klasyka studia BioWare. Podobna sytuacja spotkała Tyrants of the Moonsea. Z początku tworzony jako moduł premiowy do oryginalnego Neverwinter Nights, został opublikowany w niedokończonej formie za darmo. Końca pracy doczekał się dopiero przy okazji Enhanced Edition. Ta przygoda rozgrywa się w regionie Morza Księżycowego. W miasteczku Vunlar pojawia się tajemniczy kult, który przywołuje do swojej pomocy demony. Rozszerzona wersja Neverwinter Nights otrzymała też moduł tworzony z myślą o tym wydaniu. Dark Dreams of Furiae to osadzona w świecie pleńskiej przygoda oparta o papierową kampanię Baldur's Gate Descent into Avernus. W mieście pojawia się tajemnicza i niebezpieczna substancja, a na samym początku trafiamy na wskazówkę o jej pochodzeniu. Moduł oparty jest o prowadzenie śledztwa i tak od tropu do tropu zbliżamy się do rozwiązania zagadki. Czas już skończyć przygodę z wypełnionym zawartością Neverwinter Nights i ruszyć dalej zwiedzać kolejne zakątki Faerûnu. Choć do tytułowego miasta jeszcze niebawem powrócimy. Dajcie znać, jak podobał się Wam materiał. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie komentarz albo łapkę w górę. Zachęcam też do śledzenia moich social mediów, Facebooka oraz Twittera, bo tam na bieżąco informuję o moich aktywnościach. Pojawiło się też trochę nowych osób na kanale, więc jeśli nie widzieliście, to jakiś czas temu wydałem swoją powieść. Link do szczegółów znajdziecie w opisie. Teraz zostawiam Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!